Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Znowu jesteśmy w warowni Aldi, tak? Dobrze pamiętam? Ej, nawet nie jestem pewien, ale tutaj moje oko wypatrzyło dwie wiadomości na ziemi, głoszące, że mam uważać na tą skrzynkę, która jest przede mną. Więc moment, ocenimy ją należycie i drugą też. Wróg, tak jest prawda. Jestem tego pewien, bo wcześniej dotknąłem plamy krwi i zresztą dotknę jej znowu. Patrzcie państwo. O nie, ten już atakuje. Nie, dotknijmy plamy. I patrzcie, otwiera. I co się z nim dzieje? Biedny. Zjedzony. To, że ten pewien ruch tam źle wyglądał, bo popadł na kolana i tak głowa mu latała przód, tył, przód, tył. To nie wiem, co ta skrzynka z nim zrobiła, no ale... Ja takiego losu nie chcę, więc... co ja mam tutaj mocnego? Włócznie dusz chociażby. A dobra, najpierw zrobimy tak. Uderzmy. I dopiero teraz, włócznia raz. O, żeż ty! Kurde. Bez takich, ale dwa razy. Dobra, zabiera sporo. A jak tam moja mroczna sfera? Też tyle czy mniej? Ej, obrzygała mnie. Ale dobra, na szczęście nie na śmierć. Dobra, napijmy się, ale najpierw podnieśmy. Kostur zachodzącego słońca i maska ciemności. Czyżby pełen zestaw wreszcie? Ciemności na moim koncie? Nie. Nie, tak. Zgadza się. Ale co z tego, jeżeli ubiorę cały zestaw? Moment, bo chyba mam akurat taki przy sobie. Jest zbroja ciemności. Są mi rękawice... Gdzie są rękawice ciemności? A, mam je na sobie, dobra. I nogawice. Taki szkieletor. Troszeczkę. Nie sądzicie? Ale dobra, to teraz powinny zaklęcia mroku działać lepiej. Niż wszystkie inne. Nie, naprawdę wygląda dobrze, ale no... Mam zbroję, która ma więcej. Zdecydowanie, ale też więcej waży. Ej, co tam się kręci przed moim ekranem, to troszeczkę się boję. Zbroja władczości. Ale dobra, tutaj. No tu jeszcze więcej, dobra, spoko. A co daje ta macha? Sztuka wysysania życia, tyle w temacie. Dobra, ale jakby co mam już cały zestaw, mogę się przebierać do woli. Dobra, łyk. Albo wiecie co, zamiast takiego łyka i podróży dalej, usiądźmy, bo te śmierdzące potworki, te małpki, zostawiają bardzo ciekawe przedmioty. Kiedy nie patrzyliście, zostawiła mi wielki miecz czarnego rycerza. Jest naprawdę dobry. Ma ten sam zestaw ciosów dokładnie, ale jest chyba większy od tego, który dzierżę obecnie. To raz. A dwa, zadaje też obrażenia od ognia. Tylko problem jest taki, ulepsza się go migoczącym tytanitem. No niestety. No ale podejrzewam, że jest mocarny. Ale wystarczy spojrzeć na statystyki. Ten ulepszony do plus 10 zadaje zdecydowanie więcej obrażeń. Jest lżejszy o połowę. Więc póki co z nim będziemy chodzić. Ale jakby co tamtego trzeba też brać pod uwagę. No i w ogóle też pierścień złotego węża, czyli polepszający dropy przeciwników. No i dobra, więc tak. Mroczna sfera wystarczy na jedną małpkę. Bez problemu, tylko też trzeba trafić najpierw. No właśnie. Dobra, jedna śmierć, druga śmierć, oj, to może za chwilkę dopiero. Najpierw jakieś pchnięcie. Piruet, oj, z piruetem już nie wyszło, niestety. Oj, zaraz mnie w kamień zamieni. Ej, serio, zaraz mnie zamienią w kamień, ale run like hell. Ale run like hell. Kurczę, nawet koło ogniska nie mam co szukać ratunku. Dobra, trzeba będzie się po prostu chyba odwrócić, albo to te zaklęcie trafi. Trafiło jednego. No drugiego już nie, ale dobra, jestem za drzewkiem. Pchnięcie? Nie weszło! To też nie weszło! O, shit. Dobra. Dobra, ale coś zdropowały? Nic. Więc pierścień nie zadziałał tym razem. Niestety. Dobra, wrzućmy ten, który mieliśmy wcześniej. Dobra. Przysiadamy jeszcze raz? Nie! Idziemy dalej. Nie będziemy się tutaj kręcić, kiedy przygoda czeka. Przeczytajmy. Sprawy prawo i wywiad dla skarb. Ale prawo tutaj, prawo? Aha, dzięki. Zaraz ocenimy. Płomyk. Ej, ale świetnie. Tylko już teraz inwestuję w ten mroczny płomień, który staje się mocniejszy wraz z moją pustością. Im bardziej jestem pusty, tym bardziej on jest mocarny. Bo ten już ma plus 10. Więc będziemy teraz tamten ulepszać. Ale dobra, co tu? Dobra, zaskoczymy tam zaraz, spokojnie. Więc niby czemu miałbym tego nie zrobić? Weźmy. Rozrażony klejnot życia. No nie spodziewałem się wiele po tak słabo ukrytym przedmiocie, ale... No, ewentualnie coś więcej, też bym się ucieszył. Dobra, co tutaj? Przedmiot. Dobra. Zioło brzasku. Przy tym przedmiot, tak? Prawda.
Ocejmy. Tutaj? Tutaj przed tobą nie ma przedmiotu. Nie waż się. Serio? Ślepy zaułek. No, dobra. Fajnie, tylko że no nie tego się spodziewałem. Przy wiadomości nie waż się. Ej, jest znak przyzwania. Oj, tu coś zniknęło za mną. Ja tak mroczę o ducha? Dobra, przyzywajmy na potęgę. Dobra, ale on ruszy do mnie pełnym speedem, czy nie? Tak, ruszył. Dobra, no to na miecz go weźmy. O kurde, dziabnął zdrowo. Ale ja też potrafię. Kiedy już trafię, oczywiście. Moment, co nie? To jest ta pani? Astariel z Miry? To czemu mroczny duch? Why? Ona nie zasłużyła na taki los. Ani ja, jeżeli mnie zaraz dziabnie i zabije. A na to wygląda. Dobra, chciałem rozbić moją gardę, ale się nie udało. O, shit. Jedno cięcie. Albo ona, albo ja. Dobra, pi. Na potęgę. Dobra, jest i pomoc. W najmniej... Znaczy, już chyba nie potrzebuję tej pomocy. Oj, nie ma takiego picia. Miejsce otwarty. Przywitajmy się. Cześć. Aslatiel. Jak ja to przeczytałem? Astralier. Coś Astra. Aha, dobra, ten sobie coś zjadł, spoko. Karawana z prawej strony i trzęsie się. Znowu tutaj? Jak to znowu? Zbliża się utrata energii. Nie, wiecie co, ja to rozwalę. Albo nie, nie mogę. Cholera, nie podoba mi się. Wcale mi się nie podoba. Tego nie mogę zapalić. Co prawda nie mogę teraz, a jakbym odpalił to jakoś? Nie, dobra. Idź dalej, no idę. Oczywiście, że idę. Mam pomocnika. Więc mogę sobie pozwolić na coś takiego. O shit, to jest szkielet smoka, już teraz chyba nie ma złudzeń. No właśnie, on się ruszył. Dobra, to uderzmy go może. Raz albo dwa. Pój, ani razu się nie udało. Dobra, co ja mam? Cholera jasna. Nie mam nic. Żadnych argumentów w walce z takim kurczę smokiem. Nie no, spróbujemy jeszcze raz, pewnie, że tak. Przecież właśnie po to kupowałem te kukiełki u babki wcześniej, jeden odcinek temu. Żebym teraz mógł w ten sposób działać za każdym razem, kiedy zginę. Mam nadzieję, że nie będę tak często ginął. Dobra, mroczna sfera jest. Moment, kosturem też idzie? Nie, no właśnie, to co to za zmyłka? Dobra, nie trafi. Pewnie, że nie trafiła. Ale teraz już wejdzie. No też nie weszło. No, na szczęście za trzecim razem. Dobra, tu niestety nie, ale może teraz? Dobra. Kolejne małpki. Coraz bliżej. Dobra, ale jedno zaklęcie chyba wejdzie. Weszło. Jeszcze może jedno, ale w tą bliżej. No i teraz tam dalej. Powinno być pozamiatane. Tak jest. Ale znowu zero dropów z ich strony. Czyżby już wszystko zostało przeze mnie wzięte? Co tam było tylko i wyłącznie? No dobra, jestem człowiekiem. Mogę sobie pozwolić na jakiś znak przyzwania, jeżeli takowy tutaj będzie. A przydałby się, bo ten smok naprawdę wyglądał ciężko. Może być bardzo ciężkim przeciwnikiem. Dobra, mam jeden znak. Ło, on ma chyba kieł tego smoka właśnie. No, przyzwijmy obu, skoro już wiem, że to będzie walka z bossem. Jeżeli się uda, oczywiście, to przyzwanie. Dobra, klejnot życia rozszerzony. Ej, rozszerzonych mam więcej? Ale i tak użyjmy tego mniejszego. Chodźmy zobaczyć, co tutaj jest. No, ktoś tu się ukrywa w środku bankowo, tylko nie wiem, jak to otworzyć. Jak, może tu? Dobra, przyzwano jednego z połową życia, ale to jest ten, który dzierży ten wielki ząb smoka jako maczugę? Tak jest, to on. Ukłońmy się ładnie. Super, witam, cześć, dzięki za przybycie. O, znowu, Storm Crow. Dobra, ale jest też i drugi, jest Evil Snake. Też się przywitajmy. Machając, siemka. Może od razu uderzmy do smoka, macie rację. Faktycznie nie ma na co czekać. Tylko jeszcze magiczną broń sobie rzucę, jeżeli pozwolicie. Dobra. A, on już czeka, tak? Żeby mnie dziabnąć? Czy nie? Aha, sorry, to było tylko tyle. Tak? Serio? Kurde! Spodziewałem się tutaj całkiem ciężkiej walki, ale nie. No to wygląda, że nie. Tutaj kolejne zamglone przejście. I
tam również. Dobra, gdzie idziemy, panowie? Dobra, widzę, chcecie iść tutaj, to chodźmy tu. Kto tu jest? Pogadajmy. Please, just stay away. Dobra, mogę. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Jak to? Co można myśli? No dobra, ale jak nie chcesz się zbliżać, bo nic dobrego z tego nie wyniknie, to tam nie będę z tobą gadał. Może później do ciebie wrócę. Teraz pytanie, gdzie jest ten drugi? Gdzie on uciekł? A też co jest tutaj po lewej? Oj! Jak? Cofnij się! Cofnij się! Cofnij się! Cofnij się! Cofnij się! Cofnij się! Tutaj? Nie waż się! Just leave this place and leave me be, as I'd not see any harm befall you. Aha. No dobra, ja szczerze posłucham tych wiadomości. Nie będę się ważył nawet tego dotknąć. Dobra, chodźmy na górę. Let's go upstairs. Chyba, że tamten bardzo chce, żeby mnie tam to przełączył, ale nie. Dobra, tutaj na górę powiadacie, tak? Żeby teraz walka z resztą kośćca tego smoka. Dobra, tu coś jest. No, wejście na górę. Odpalona pochodnia. No dobra, no szykuje się jakiś większy przeciwnik, tylko gdzie? Tak właściwie, oj! Oj! Chyba nawet wiem. Mogę go rozwalić? Pewnie, że mogę i to zrobię. Dokładnie w tym momencie. Dziob. Raz i dwa. I te trzy. Ale dobra, wiecie co, może tym będzie troszeczkę lepiej i szybciej. Zarazem. Niekoniecznie, ale dobra, jeszcze tym poczarujmy. Dobra. Wielka żaba poszła spać. Na dobre. Szkarłatna woda, a tutaj po tym... Magiczny kamień. To nie jest źle. Dobra, a tutaj coś z tej strony, chłopaki? Może się ukrywa? O, znam tego potworka, ale on żyje czy jest z kamienia? Jak to wygląda w jego przypadku? Chyba kamień. Nie chciałbym go obudzić teraz, nie chciałbym go zbudzić. No dobra, ja tu widziałem jakiś przedmiot. Gdzieś był! Ej, dobra, może go zwinęli przede mną. Dobra, co tutaj? Iluzja. Gdzie tu? 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 Gdzie dokładnie? Ja tutaj przeczesuję okolice. A ci stoją. Dobra, a tu? Pachnąca stara gałąź, to jest mi serio potrzebne? Chcę go ożywić? No, dokładnie, nie rób tego, więc nie będę tego robił. Posłucham pana złego węża. Bo nie ma po co chyba. Ale tutaj może już coś. Jakaś skrzynka na końcu. Przeciwników brak. Co? Cofnij się. Ale to już nie wiadomość. Od konsoli tylko od gracza. Przód skrzynia. No faktycznie, a tutaj skrzynia prawo. Dobra, walnąć ją raz. Chyba jest spoko, otwórzmy. Ten się odsuwa. Nie, ale zacnie. Żara Sezy dwa razy. O kurde. Będzie gdzie wrzucać. Będą na to stosowne ogniska zapewne. No chyba, że jakieś po prostu na plus 3 już wrzucę. Oj, za duży hardcore chyba. Oj, chyba za duży. Gdzie on jest? Gdzieś walczy z kimś chyba. Tylko nie wiem gdzie i nie wiem z kim. Dobra, jest i smok. Ale co w związku z powyższym? Co ten smok robi? How? Aha, dobra. Uruchomił mi coś. Dzięki. Znaczy uruchomił, zamknął drzwi zaje za mną. Pozostawiając te, stojąc otworem, dobra. Bardzo, bardzo ciemno. Co tu włożyć? No dobra, posłucham. Dziabnę. Pytanie, czy dobrze? Oczywiście, że dobrze. Dzięki, to się przyda. A właśnie przez sekundę temu dosłownie mówiłem, że jest ciemno. Aha, dobra, piromanci chyba, tak? Z magicznymi mieczami. No nie mogę go dziabnąć, ale on może swoją halabardą. Ej, chyba ma właśnie tą halabardę, której ja używałem w Dark Souls 1. Halabardę z mrocznego jeźdźca, tak? Czy mrocznego rycerza, o. Dobra, on nie spadnie mi na głowę. Dobrze. Pod stołem coś. Rozszerzony klejnot. On coś znowu przełączył, chyba. Albo nie. Dobra. Oj, ktoś coś widzę się alchemią zajmował. Nagminnie. Ej, nie, nawet się nie tłuką.
A to akurat mi się wydaje, że to jest błąd. Ale dobra, coś tutaj. Jej, ale co tu jest? Kamienny klucz Farosa. No to już miałem wcześniej, nawet użyłem. Zejście na dół we mgłę, albo... przejście tutaj. I kolejne przejście. Nie, dobra, muszę tam iść za wami. Chyba. Dobra, jak bardzo śmierdząca jest ta mgła? No nie bardzo. Ale są mi szczurki. Zamoczeni w tej mazi, która niszczy przedmioty. O, no nie. Nie, 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 to nie jest fajne. Dobra, ja sobie w tamtego postrzelam, jeżeli pozwolicie. Trochę mało zabiera, ale zawsze coś. Zwłaszcza, że oni chyba się nie ruszają. Ten też mało zabiera tymi swoimi ognistymi kuleczkami. Dobra, przeczytajmy. Uwaga na przeczycie sprzętu. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. Dokładnie. Ale też z wyposażenia wywalmy to i to, na wszelki wypadek. No i też może i to, i to, i to, i wszystko ogólnie. Ej, nie, stop, i pierścienie. Też muszę wywalić, więc jeszcze raz wejdźmy. Dobra, jestem nagi, więc mogę sobie pozwolić. Dobra. No nic się nie psuje, ani moje zdrowie, nic. Jest i klucz, dobra. Czyli pewnie bardzo ważny przedmiot w tej lokacji. Gejzer dusz. Okej. Okay. Brzmi dobrze. Aha, sorry, wszedłem w kolce. Dobra, i teraz pozwolicie tylko, że się ubiorę. Znaczy nie będę tak chodził. Ubrany. No, już myślałem, że ze mną w środku zamknie. Pierwszy filodyli plus jeden. Tutaj co było? Aha, no i teraz nie mam dodatkowego mojego zakręcia, niestety. A to mogłem akurat zostawić. Dobra, tylko pytanie, które uciekło? Oh, shit. Może któreś z ważniejszych. Ej, moment, co ja jeszcze miałem? Tak właściwie tutaj. Właśnie, pierścień równowagi, tak jest, kamienny. Inaczej mówiąc... Nie, to jest tylko hajde, dobra. Tutaj ogień piromancji plus 10. Tarcza. Dzwonek. I... ej, ło, i co? Kostur zachodzący o słońce. Nie myślisz, że jest jeszcze lepszy od tego. No już myślałem. Ej, A i S. A ten ma A i A. Cholera, czyżbym znowu za wcześnie? Dobra, trudno. Jeszcze zbroja tylko pozostaje. Ci się już pewnie niecierpliwią. Ja się im nie dziwię. Już chyba ktoś mnie chce nawet przepchnąć do przodu. Dobra, i spodnie. Dobra, lecimy. Koniec tego zacierania. Zresztą chyba im czas się zaraz skończy. Możliwe do poświęcenia na pomoc mi. Aha, ktoś tu rozwalił obraz. Za obrazem coś było? Plama krwi. No nie, jakiś przeciwnik też. Kolejny znak przyzwania. Matt Cox 59. Nie, niestety nie powiodło się. Tu jest przejście. Otwarte. Jest klucz. Dobra. I tu jakiś przeciwnik. Ale czy na pewno? Chyba tak, dobra. Dziob. Miał małą kosę w rękach i tarczę, więc chyba dobrze zrobiłem, że go zaatakowałem. Nie no, raczej na pewno. Dobra, weźmy. Skamieniała smucza kość od niego. A tutaj na stole... nazwijmy go operacyjnym. Dusza dumnego rycerza. A tutaj wielki miecz, którego niestety nie mogę podnieść. Dobra, coś się ruszyło. Idę stąd. Nara. Do moich współtowarzyszy. Dobra, to Evil Snake walczy. Cały czas. Okej, okay, ale tutaj tylko na dystans. Na dystans jak najbardziej. A nie mówcie, że to jego otworzyłem właśnie. Właściwie wierzyć nie chcę. Dobra, z dala ode mnie. As far away from me as possible, please. Dobra, zresztą mi tak już jest po nim. Ale dobra, tu jest zły wąż, a gdzie jest mój drugi towarzysz, tarcza chaosu? Która to, która to, która to? Ta, zapewne. Tarcza mroku i chaosu. Nawlan twierdził, że tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie ma czasu na czytanie, trzeba iść dalej. Przed siebie. Dobra, tu jest jakieś boczne przejście, jeżeli pozwolisz. Zajrzę sobie. Rzucę okiem.
No bo jest jeden przeciwnik, który nie jest zbytnio zainteresowany, więc backstep. Byłem szybszy, sorry. Dobra, możesz go wykończyć, ja tutaj podniosę sobie cokolwiek jest w tej beczce, jeżeli coś jest. Ha! Było. Duszę dzielnego wojownika. Aha, ten tu pierdzi. A, to ty. Dobra, rzućmy. To moja chyba trochę więcej. Mimo wszystko. Dobra, coś zostawiłeś, coś dałeś? Nic. Niestety. No dobra, jedna z tych kratek pewnie będzie windą na górę, albo coś w tym stylu, jeżeli tutaj jest taka możliwość. W ogóle. Tutaj coś leży wartościowego na tym stole, bo jest oświetlony. Nie. No dobra, no to chodźmy. Panie wężu. Ej, Snake, let's go. Nie, ale gdzie jest Maddox? Chyba tutaj byłem. Nie. Koło takiej pieczary? Oj, nie, 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 na pewno nie. Ktoś tutaj martwy już leży. Czyli dobra, teraz mam pewność, że to byli przeciwnicy, ale dobra, chodźmy tutaj. Przed siebie. Tymi drzwiami. Dobra, pchnijmy. Ładnie, dziarsko, kulturalnie. Mhm, jakiś wartościowy przedmiot i chyba kolejne drzwi. O, żeż! Dobra, super. Są otwarte za mną? Są, dobra. To wiesz, co tam masz robić, ja tutaj z tej strony w niego rzucę. Dobra, i teraz jeszcze pokos ognisty. A, nie mam ognistego pokosu właśnie. To wyleciało wraz ze zdjęciem tego pierścienia, no to sorry. No to błyskawice. Tyle, ile się tylko da. Tyle, ile się da. Dobra. Coś zostawił? Oczywiście nie. Ej, co to było? No, tylko bałagan. Na szczęście. Aha, i boss powiadacie, tak? No, jestem ciekaw kto, ale będzie mi brakowało ognistego pokosu. No dobra. Ja rzucę sobie jeszcze magiczną broń. No i wbijamy do środka. Dobra, zapraszam. Mam nadzieję, że będziesz mógł mi pomóc. Czy nie? Cholera, smok. No nie wierzę. A ja mam tarczę, która w ogóle nie chroni przed ogniem. Ale tak nic, a nic. Ani trochę. Dobra, mógłbyś właśnie wymierzyć mu tak właśnie w stópki albo coś. Dobra, coś się dzieje. Będzie tupał? Tupa, oczywiście. Znaczy tupie. I nawet się wznosi. O kurde, dobra. Ale tylko po to, żeby odlecieć kawałek dalej, bo pewnie ma zamiar ziać ogniem cały czas, albo nie. Kurczę, źle się zrobiłem, że zmieniłem. Fuck! 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 Dobra, ale muza coś zwolniła, tak dziwnie troszeczkę wręcz. Dobra, a jak to się sprawuje? Słabo, ale mogło być gorzej. Dobra, a błyskawice? Lepiej. Dobra, więc panie wężu, chyba powinniśmy dać sobie radę, mimo wszystko, mimo przeciwności losu, chyba że teraz mnie spali na śmierć. Nie, nie musisz będzie działać z powrotem, no fuh, już myślałem. Chyba łyk. Dobra, póki jest tam wysoko, to chyba mogę go tak trafić. Albo też lepiej się odsunąć. Zawczasu. Dobra, ale kolejny rzut w stopę. Może tam ma pięta Achillesową, tak właśnie, tak właściwie. Nie, ale no nie był zbyt wymagającym przeciwnikiem. Chyba. No nie mogę tego oceniać, bo jak zwykle nie walczyłem sam. Dusza smoka, strażnika. Ej, to on czegoś pilnował? Shit. Dobra, podziękujmy. Oczywiście podziękowania się należą. Zasłużone. Jeszcze pomachajmy ładnie. Aha, i kolejny boss. Nie, o, zniknęło. Na szczęście zniknęła mgła z drzwi. Tam polecę tylko. Albo wiesz co, w sumie nawet masz rację. Nie wahajmy się tego. Wywiad dla sojusznik. Dokładnie. Pomoc się przydała. Oczywiście, że tak. I tutaj co, do góry jeszcze, czy już na dół? Zjedziemy sobie. Aha, najpierw przedmiot, oczywiście. Smocza łuska. Dragon Scale. A, kit, podjedźmy. Albo w sumie... trochę się boję. Nie, dobra, jedźmy. Avanti. Przed siebie. Odwagi, kurde. Na górę jednak. Czyżby ostatnia kraina do odkrycia? Bo chyba mi została albo jedna, albo dwie. Więc albo ostatnia, albo przedostatnia. Okej, dobra, zrobiło się ciemno, zrobiło się nieprzyjemnie. Dobra. Na wszelki wypadek. Just in case. Dobra. Poczekaj nasz. Wjedziemy na górę, bo to naprawdę winda się rozpędziła. Przyciskam je wręcz do podłogi.
fizyka. Warto uważać na lekcje. Stage z drugiej, z której mnie wypuścicie? Obojętnie w sumie chyba, nie? No też właśnie. Gdzie jestem? Rozpoznaję ściany. Ułożenie cegiełek. Wygląda znajomo. Nie, ale czy na pewno? Nazwę poproszę. Smocze gniazdo. Dziękuję bardzo. W tył zwrot. No, chyba, że tutaj gdzieś za zakrętem będzie od razu ognisko. Dobra, moment. Wymacajmy ten głaz. Nie. Ale okej. No i jest miejscówka znana z trailerów i z intra między innymi. Dobra. Jest i pani do pogadania. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Wolność mogę ci podarować zabijając się tutaj i teraz. Ale lepiej nie. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. O kurde, blisko przeleciał. Za blisko. Stare pióro. Do not resist. The dragon welcomes you. Okej. Czyli podejrzewam, to też jest jedna z ważniejszych miejscówek, skoro ona tutaj stoi. I wita przybyszy. No nie wiem, czy iść tam dalej. Nie no, oczywiście cofnę się tam jeszcze, bo na pewno nie wyeksplorowałem całej lokacji. Tylko już nie chciałbym, kurczę, skończyć tej gry, właśnie o to, że nie chciałbym. Po prostu nie chciał. Jeszcze dla mnie za wcześnie. Ale dobra, ale w tym miejscu, kochani, ja skończę ten odcinek i zastanowię się po przerwie, gdzie się tak właściwie udać. Nie chcę tak stać bezczynnie, bo chyba zaraz mnie capnie jakiś smok. Mimo tego, że mnie wita, podobno. Ten prastary, który pilnuje tej krainy od eonów. Ach, dobra, kochani, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!